A we z tej strony, przed rozpoczęciem podcastu Szybkie Info, konkurs na logo podcastu został już zakończony i jako zwycięzcę wyłoniliśmy Piesora. Brawa dla niego. Ale dziękuję też również wszystkim, którzy w ogóle wrzucali w swoje prace, bo były genialne. I mieliśmy naprawdę długą debatę zanim cokolwiek wybraliśmy. A teraz zapraszam do słuchania. Mikołaj Zdun pisze. A w kwestii kury z truskawkami, to nie jest tak źle. Ja lubię sobie czasem opierdzielić kawę i zagryźć ogórem kiszonym. A we wszystkim witam was wszystkich w Piotrkaście. Z tej strony Pio, wraz ze mną są Mizu. Ajo. Kinro. I shop demaskuje. Powtórzyłeś się w tym wstępie. Dzień dobry. Wiem właśnie. Zrobiło mi się bardzo przykro, kiedy to powiedziałem. Miałem takie, oh fuck, trzeba to powtórzyć. A nie zawierzam tego powtarzać. Dzisiaj. Pogadamy sobie, a w zasadzie zaczniemy, y, pogadamy sobie o wielu różnych rzeczach, o samotności, o grach i o pieprzeniu się w VR, w wirtualnej rzeczywistości, ale zaczniemy od czegoś, co nie jest pieprzeniem się w wirtualnej rzeczywistości, czyli od SCP-3001, o czyli Red nie Red wirtualnej rzeczywistości, a czerwonej, o czerwonej rzeczywistości. Czerwonej, komunistycznej rzeczywistości, oh yeah. Kinro bardzo chciał rozwinąć ten temat. Nie jestem pewien czemu, ale rozwinąć temat e, od kuchni SCP-3001. Pewnie jak nagrywaliśmy ten film. Byłam na kanale dwa filmy o 3001, jeden tłumaczący, a drugi, w którym Kinro drzera. Więc no, i trwa on godzinę. No, no cóż, taka sytuacja. Chciałem, e, w rzeczy samej, mianowicie zarówno Mizu, jak i Piofli, a także i ja, e, byliśmy, jakby nie patrzeć, e, Stoma procentami kadry zajmującej się właśnie tym drobnym projektem. Więc zdaje się, że mamy trochę tutaj do powiedzenia. Sama, sama czynność pracy nad tym, nad SCP-3001, nad jego tłumaczeniem oraz nad jego konwersją na, 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 dźwięk, na, na język. Red. Red. <laughs> Red. Red. Tak. Jest to wspaniała. Historia pełna zwrotów akcji i zdrapanego gardła. Cicho. Chcia... Jedyny zwrot akcji jest taki, kiedy Scranton nagle zwraca się w dół i stwierdza, że okej, okay, jednak pójdę pół roku w tamtą stronę. Może jak poszedłem w tamtą pierwszą stronę, to nie było wejścia, ale jak pójdę w drugą stronę, to będzie wejście. oczywiście. I, i chuja tam, nie ma wyjścia. Cytuję 3001, pierdol się red. Jakby powinieneś to wyciąć, w tamtym, bo e, jakby nawiązujemy cały czas do e, mema, do remiksu Kinro e, pod tytułem Red Reality, w którym wyciął tylko i wyłącznie słowo Red i pani doktor i coś, coś, coś w tym stylu i Robert. Brakowało mi tam pierdol się Red, tego tak mi brakowało, naprawdę. Słuchaj Piofli, to nie jest Red Reality, to jest Red Redality. Red Reality? Tak, tak, tak jest tytuł. Czemu? Redality. Okej, okay, teraz mój mózg pracuje zbyt powoli, żeby to zrozumieć. Dobra, zostaw piątego na razie samego. E, tak, na ja to ten... za chwilę zrozumiem. <gry> Dokładnie tak. E, jakby nie patrzeć, i to jest taki Humble, humble e, Jerking of, mianowicie humble tak. Brak. tak, Humble brak. W wcale nie powiedziałem teraz nic tego jest prośnego. E, hmm. <laughs> Jestem osobą, która przetłumaczyła SCB 3001 z angielskiego na Polski. Więc chyba trochę jednak mam nieco więcej do powiedzenia w sprawie właśnie tego projektu. Oczywiście nie umniejszając roli tutaj Mizu oraz Piotriego. No właśnie chciałem powiedzieć, że masz praktycznie wszystko do powiedzenia na ten temat, bo jakby mój Ja zawsze, jeżeli są jakieś dłuższe czytanki, zawsze się wstrzymuję przed tym, bo jakby nie, nie czuję się komfortowo z przedstawianiem na, w internecie czegoś, co trwa dłużej niż godzinę. Jakby teraz jestem ultra hipokrytą robiąc podcast, ale nie wiem. Okazuje się, że ludzie jednak tego chcą. I z chęcią później jeszcze pogadam o tym, jak ludzie przyjmują rzeczywiście jakieś dłuższe treści. Myślę, że Shop się tutaj wypowie trochę. Nie wiem czemu, ale mam cię na oku. No, wracając, mów tam dalej o tworzeniu, tłumaczeniu. A, dokładnie tak. E, zaczęło się to w sposób niewinny, ponieważ zostałem natchnięty, uwaga, memami. Z jakiej strony? Oczywiście z Reddita. A z jakiego subreddita? nie na pewno wie. Jest to r slash dokończ. Dank memes from site 19. Dokładnie tak. Eee, Meme o STP-3001 zaczęły tak napływać gdzieś na początku 2019 roku, przynajmniej do Polski, przez tych ludzi, którzy potrafią mówić po angielsku. Eee... Jest cała strona, która odlicza dni, znaczy sprawdza, czy Scranton wrócił już do naszej rzeczywistości, tak jak jest strona, która sprawdza stan zdrowotny Michaela Jacksona. To, to jest coś, coś, coś bardzo podobnego. Dokładnie tak. Ja, ja na pewno spotkałem się ze stroną, która sprawdza stan papieża, ale nieważne. Ojoj. Oj. E, Gdzie wy znajdujecie takie strony, przepraszam na bardzo. Na Facebooku. Gdzie wy na Facebooku się zagłębiacie, że coś takiego się pojawia? Przecież każdy normalny człowiek wpisuje. Robert Scranton w Facebooka. Jakby to jest oczywiste. Halo. Potrzebujemy tego. Właśnie, Mizuś, ty nigdy nie próbowałeś wyszukać Roberta Scrantona na Facebooku? Nie? Robert Scranton, ex-researcher taloran. <laughs> nie. Tak. Nie mówimy o tym. Jak to o tym nie mówimy? Przecież to jest jakby cały klub naszej egzystencji. Od Chyba ostatnich twój. Paru miesięcy. Mój tak, to jest moje magnum opus. Więcej nic nie napiszę. To jest pierwsza poważniejsza rzecz, którą napisałem od pięciu lat. the Gladium. Tak, musimy to zrobić. 248 słów chyba zostało. Ostatnio Właśnie. znowu był stream, Właśnie na którym ja, Kinro. Czy ty, pio... ty pisa... teraz wyjdziesz, że jestem twoim takim niewdzięcznym przyjacielem, co nic o tobie nie wie, ale ile ty napisałeś rzeczy na, na... Do SCP polskiej filii? Um, zero. Tak, oso osobiście od siebie w zero. Jakby zająłem się tłumaczeniami, mam chyba 10 artykułów przetłumaczonych, co też jest niedużą ilością. Planowałem dużo. Naprawdę wszystko u mnie kończy się na etapie planów i takiego wstępnego szkicu, bo stwierdziłem, że nie jestem jeszcze gotowy na tyle, żeby to albo opublikować, albo jakoś wcielić w życie. Tak samo wstrzymuję się zawsze z krytyką, bo czuję po prostu, że nie jestem jeszcze tego godny. Czy coś w tym stylu. Bo to jest bardzo interesująca no. kwestia tak właściwie. Jakby wy jakby ogólnie i Mizu i jakby... Co, jakby... Czy, ludzie. No właśnie, ludzie. To, to, jest, to jest najciekawsze. Znaczy, no Jezu. To nie, 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 nie ja powiedziałem rzecz. E, ile, ile stworzyliście na tej, bo tutaj domyślam się, że że dość sporo jak tutaj tak mówicie o tych tłumaczeniach to i jest w ogóle. to jest temat na zupełnie inny podcast no, ale rozumiem rozumiem ale możemy ale wziąć to ciekawa kwestia trzeba to zapisać gdzieś mhm. ja sobie Czy zapiszę za, to jakby to jest taki jest osób. taki dualizm społeczności która siedzi w środku i która interesuje się tym powiedziałbym rozumiem. ja nie, nie uważam się za osobę która jest czynnie, czynnie aktywna w tym sercu społeczności ale myślę, że przez to, co jednak robię na co dzień, to jest odrobinę jakiś wkład, może nie taki, jaki powinien być, no, Oczywiście, ale jednak odrobinę sprawia to, że jest jakiś przypływ no, do, tak, do tak, SCP-Wiki. No, ja no, jestem takim PR-owcem trochę. No tak, jak najbardziej, domyślam się. Bardziej no, PR-owcem. Możecie kontynuować. O Boże. Piotrcast, odcinek pilotażowy. <laughs> Człowiek od Pioaru. Muszę się I... napić, to było za suche. Bro, Nie, to było, to było wspaniałe. Ale dobrze. Dobra, to 3001. Kindra, dokończaj. Tak, y kontynuując. Zacząłem, zacząłem tłumaczyć i myślę, że po jakimś tygodniu y w prywatności tłumacząc już miałem tam myślę, że 50, 75 do 80% gotowych. Kontaktuję się wtedy z chyba Pioflim i mówię mu słuchaj Piofli, tłumaczę 3001. On takie Ochuj, a co to jest? Ja mówię, że no, czerwona rzeczywistość. A on taki. miałem tak? Ochuj. No, rzeczy samej. Znaczy się na początku robiliśmy sobie żarty z 3001, dopiero potem. E... Na pewno jeszcze nie przeczytałem 3001, to na pewno. Ale wiedziałem mhm. chyba, co to jest. Kojarzyłem memy. Tak, i przetłumaczyłem to powiedzmy już w 90%, kiedy właśnie poprosiłem. Ciebie, Piofli, o chyba pomoc techniczną, a wtedy ty powiedziałeś, a dobra, to, to, to sobie dołącz do, Śląsku, do tego, do polskiej filii. Takie, o kurczę. Do śląskiej już się wyrywają korzenie. Drobna pomyłka, ale dobrze. Klasa byboka. Planuję niedługo przetłumaczyć CP 106 ale dobrze, wracając. Dołączyłem do polskiej filii. Tam ciepło mnie przyjęli. Serdecznym wypierdalaj. Skocz po jajecznicę, przepraszam bardzo. Tak, zrójmy skocz... to. Mm -hmm, skocz po jajecznicę w wykonaniu vanne amigo. E, tak. A no, no, tak, dobra, nevermind. I cóż. Vanne e... amigo to też temat na inny podcast. Dzięki konsultacjom, właśnie osób, które zajmowały się tłumaczeniem częściej niż ja. Nie, nie przetłumaczyłem red jako światełko, co miałby większą logikę niż gdyby polskojęzyczny naukowiec miał, przy, miał nazywać wymyślonego przyjaciela red, ale pomieńmy ten fakt. Zamiast światełka mamy red. I mean, mógłby być czerwony po prostu. No, równie, no to by było równie kliniczne. Jakieś światełko. Czemu światełko? No bo no właśnie... jakby patrz, Skrócimy wam teraz, ja wam teraz skrócę szybko, o co chodzi w Red Reality. Robert Scranton, czyli badacz, utyka w e, antywymiarze, czy tam niewymiarze, w którym nie ma praktycznie nic, jakby rzeczywistość się powoli rozpada, rozkłada i jest tam tylko i wyłącznie czerwone światełko, które emanuje z e, ter terminalu, który przeniósł się tam razem z nim. I jemu w ogóle od odchodzi od zmysłów kompletnie i gada do tego światełka i w sumie to jest całe clue. Smutno, Smutna rzecz, smutna sprawa. No, a na końcu umiera albo jej nie, nie wiadomo. Właśnie, właśnie tak, właśnie nie wiadomo. Tak, akurat myślę, tam, że zależy od tego, jak to podchodzi do tego kanonu. W sensie, no. Prawda. W SCP każdy może mieć swój kanon, więc dla jednych on tam nadal będzie. Dla jednych wreszcie się rozłożył, a dla innych został 106, nie? I tak. O nie. A jeszcze dla innych związał się z naukowcem Taloranem. To jest jedyny słuszny Karol. Halo. <grystanie> Okej. Okay. Dobrze. I już kończąc sprawę tłumaczenia. Skończyłem to tłumaczenie. Wrzuciłem je na, na polską filię. I potem co robić? Ja myślę sobie, ej dobra. Piszę do pierwszego, Piofli? Chodź nagrywamy. Pół roku później. Tak, pół roku później. E, nie, po, po jednym miesiącu wysłałem mu tam moje nagranie, które zrobiłem idąc do mojego miejsca pracy w sobotę i po prostu nagrywając, ale zapomniałem wtedy kapel do mikrofonu. Więc, więc musiałem użyć e, mikrofonu z laptopa. No to tym bardziej. Im gorsza, jakoś tym lepsza w tym wypadku. Tak, tylko że wciąż mi się to nie podobało. To było tak bardzo złe, że w końcu zdecydowałem się po bodajże czterech miesiącach, że pójdę tam jeszcze raz, tym razem z mikrofonem i z kablem. Yy, I nagram to ponownie. Dopiero wtedy Piofli stwierdził, o kurcze, dobra, trzeba chyba by w końcu to nagrać, bo już chyba pięć jak miesięcy. Jak się... ja dostaję audio, no. to już muszę ruszyć z dupy. Ja już mam takie, o oh fuck, o oh fuck, to się rusza. Ja, ja, mój <laughs> introwertyzm jest taki okropny, że jak ja słyszę o czymś, to ja się muszę z tym pomysłem zaklimatyzować, muszę go jakby przyswoić uświadomić sobie, okej, okay, taki pomysł istnieje, to trzeba zrobić. I dopiero po jakimś czasie ja się za to zabieram. Na spokojnie, na moich własnych warunkach. Nie potrafię po prostu inaczej. A, znaczy się każdy ma tam swoje... swoje jak, to, jak to się nazywa? Gimiki. Po angielsku. Nie, nie wiem, jak to jest po polsku. Hmm. Właśnie to jest najgorsze. Nie da się. Tak, chyba, kiedy, kiedy... Jakieś takie sztiki swoje. <laughs> Własności. No, coś o, ten taki desen Nie ten... Piętnogazów. I dobrze. I teraz dochodzimy do tego, kto zagra jaką rolę. Ro Dowodźmy. Dobra. Piofnie mówi, Robert, ty będziesz Robert. Ok. I. Tak Nie potem zlaki. jak mi wysłałeś audio, powiedziałbym, OK, to ja będę Robert. <susztuk> <susztuk> Oczywiście. Robert, Nie, graj do... reda Tak. tak Nie, Robert wygrał Annę. Trzeba zrobić coś takiego. A Gabor gra pod Stolinę. A, tak, Gabor. Gabor to śmieszny koleś. Tak, Gabor miał, miał generalnie być skinnerem. Tylko że. Hej, on tam, czekaj, on grał w jakimś Waszym, co? Miał, miał grać. Miał grać. Jeden już. Czy my. Naprawdę? Możemy przemyśleć tę sprawę, czy jakby chcemy o tym rozmawiać? Dobrze przemyliczmy to. Ty wyciągasz ten temat. Do, o, tylko w dużym skrócie stwierdziliśmy, stwierdziliśmy, że lepiej będzie, jeśli to zagra ktoś inny. Pierwszy szukał, szukał i szukał i szukał i w końcu znalazł e, siebie. Musiałem powiedzieć, jest. że w pewnym momencie stwierdzi, zbyt, nie, tak? stwierdził, że jeba i sam to zagra. Nie, szukałem parę osób. Autentycznie jakby e, zwróciłem się do paru osób, które wcześniej mówiły, hej, mogę ci pomóc. Tylko, że to były takie no, dziesięciolatki i to nie takie, z którymi Szop grał i które nie interesują się Fortnite'em. Więc niestety. Moder mógł zagrać. O, nie. Tak. I rozmawiajmy o, o, o tych <laughs> ludziach. <laughs> na, ta na takie tematy mogą być też, też inne e, podcasty. W końcu mamy tak. dużo czasu. Nikt nas, też nikt nas nie goni. Ale dobrze. Kiedy już mieliśmy Skinnera i kiedy mieliśmy Roberta, to kto zagra? Doktor? Anne Lang. I Biofli mówi: zostaw to mnie. I wtedy myślę sobie, o kurcze, piobieta. Czasną no los. Piobieta? Tak. Nowa <laughs> tak. rasa ludzi. Ale nie a tak, tak serio, to, to, to wtedy mówi mi: słuchaj. Znalazłem kogoś, zaufaj mi. Nawet nie wiedziałem, kto to był. Tylko, dobra, no to poszliśmy. I... I was wrong, okay You're probably wrong about... Ale dobra. <coughs> Nadszedł dzień premiery. Dowiedziałem się, że rolę Anny gra Mizu. Kim jest Mizu? Nie wiem, ale dobra. Odpalamy i słuchamy. Piafli mówił, że będzie tam na jakieś 7 minut. Został na cały, na cały seans, ale dobrze. To, to było przykre trochę, bo miałem chyba robić Matmę albo, albo coś w tym stylu. Czy to było Takie, przykre, okay, to było słodkie. To może poczekać. To było, to było najpiękniejsze przeżycie w moim życiu. Nie ja tylko. Tak po godzinie 19 zauważył, że 10 minut już minęło. Tak. Dokładnie. Bro. Jest go jedna godzina, 7 minut bodajże. Kończy się w końcu, kończy w końcu, jak to ktoś się w komentarzach stwierdził, kończy. Ee, koń, e, chwila. Kończy napierdalać? Tak. Co? Kończy pierdolić, okay. o. Aha, okej. Okay. To jest I, różnica. Tak. E, kończy pierdolić i zaczyna się. Pani doktor. I wtedy doktor. I wtedy pierwsza słyszę mizu. I my się sobie. Wow. No, Mizu ma talent a, aktor, aktorowy, aktorski i tego typu rzeczy. Voice acting. Tak. Stoi o, otwartą tak. Z drzwiami. Zakochałem się w doktora Annie Lang, co by się zgadzało razem z postacią. Kind of true. A więc Jak teraz, by... no? Nie, mów dalej, mów dalej. No nie ja tylko chciałbym teraz zachęcić y, do dysputy, raczej do, do podzielenia się swoimi własnymi przeżyciami Mizu oraz ciebie. Bo ja przedstawiłem to ze swojej perspektywy, a teraz chciałbym usłyszeć, co, co tam, jak tam było z waszej strony. Mizu, zacznij, jakby. Ja? ja nie chcę się. W... Dlaczego ja? Opowiadaj śmiało, jakby By... jak, jakie to uczucie ja do... być Anną Lang. Powiem tak. Ciekawym doświadczeniem było granie kobiety, która po pięciu latach od tego, jak zaginął jej mąż, widzi jego kawałki ciała rozbryzgane po biurze. Od dziwna wyjątkowo dobrze grało mi się te role. I... Hmm. Uważasz. więcej podobnych na przyszłość. Uhu. Jak będziesz miała kiedyś męża, to daj znać. Coś się wykombinuje. Nie wiem póki co, nie widzę tego scenariusza, ale okej. Okay. Wiesz, to jest po prostu szybka operacja: podłożyć gdzieś te, to, to oko i kawałek mózgu, i wtedy na żywo będziesz mogła odegrać tą rolę. Według. No, ręka, noga, mózg na ścianie. Dokładnie. <grym> ale dajmy daj mi minę mówić. No to, no to tego, no. Fajnie było. Jakby. <grym> Ta rola w moim życiu pojawiła się bardzo niespodziewanie, bo wyglądało to mniej więcej na zasadzie, że na matmie wyciągam sobie telefon i patrzę wiadomość od piona na messengerze z pytaniem, czy chcę rolę w ten, w SCP 3001. Na no spoko! W moim życiu wszystko się dzieje przypadkiem. Jakby ja zarzucam ludzi przypadkami, przyzwyczajajcie się do nieprzyzwyczajonego. O tak, no, jak, jak mnie kiedyś Piofli zarzucił mianownikiem, to ojeju, to, w, to od tego przypadku jeszcze nie ucieknąłem. <grym> nie, to <grym> było... A to było suche. Okej, okay. biorę moją drugą szklankę, szklanka numer dwa. Mam trzy szklanki. H2O, uwielbiam. Stay hydrated. Mm. Tak. Monoplanek Diva Nie O nie. Ale Jimmy Neutron. Skoro, skoro podzieli, Mizu podzieliła się swoimi przeżyciami, to teraz Piofli, jak, jak tam sytuacja dzieła się u ciebie? No powiem ci i tak. Po przeczytaniu 3001 już wiedziałem wiedziałem, że to robimy. Nie wiem, czy w poprzednim podcaście to mówiłem, czy jeszcze muszę to rozwinąć na następnych, ale dla mnie dobre opowiadania i dobre skipy są jak. Jak dobry haj, po prostu. Wow, mam czarki przez następne parę godzin albo dni, w zależności od tego, jak dobra jest praca. I tutaj właśnie tak było, po prostu miałem takie, oh, fuck, to jest dobre. To trzeba, trzeba to nagrać autentycznie. Piękna rzecz. I potem w sumie, w sumie było mi smutne nasze znaczy nie było mi smutne, jakby było, było to trochę uciążliwe, jakby cięcie, i potem widzicie mnie skrólującego twoje audio i nagrywającego 5 lat, 12 Miesięcy, ileś tam, dni. Skąd się 12 jeden, to zrobić. Nie <laughs> wiem. 5 Przepraszam, lat, 11 pamiętam, miesięcy, pamiętam. 21 dni. Zapomniałem konkretnej daty, mimo że powtarzałem ją zbyt wiele razy. To jakby ja wypieram to, wypieram to z umysłu. Grałem reda, ale pięknie, pięknie mi się to modelowało. Grałeś po, po reda? Głos. Ja już ci pisałam ostatnio. Bardzo ładnie wychodzi ci granie światła. <laughs> ok, ok, thumbs up. Cool. Dziękuję. I to jest zdolnie. bardzo. To jest, to jest, jakbyś powiedziała, bardzo, bardzo dobrze poszło ci granie drzewa w tym tak. przedstawieniu szkolnym. O, o to Naprawdę, to ci... bardzo ładnie leżałeś jako trawa. Dokładnie. Bardzo dobrze grałeś martwe ciało. W boczaku Horsmanie w piątym sezonie jest taka sytuacja, kiedy Boczek gra martwe ciało i w sumie tyle. Jezu, jest tak. Tego granie powodu. martwego Niemca twarzą do ziemi. Mhm. W filmie moim. Ciało numer 5 twarzą do ziemi hej yeah. nagrajmy kiedyś film z You Don't Recognize Bodies in the Water. I wrzućmy kilka osób. Będą grać ciała w wodzie i w napisach końcowych ich nie wymienimy, bo nie będzie, Napiszemy, że nie mamy pojęcia, kim są ci ludzie. We don't recognize the bodies in the water. Cool, cool, cool. Nie, ale tak, IMO, uh, SCP-3001 nadałoby się na gra, jakby rozmawialiśmy już o tym chyba jakiś czas temu. I w tej grze po prostu nie, nie musi być żadnej grafiki, wystarczy tylko audio, więc programowanie kompletnie nie jest potrzebne, ale mogłoby być to jednocześnie uh, gra w virtual VR. Uh, wyobraź to sobie, zakładasz headset, widzisz światełko tylko i wyłącznie, no i zależy od jest wielkie tego, echo. Jak się odwrócisz, no to widzisz światełko tak. z jednej strony, nie? Albo, albo je widzisz, albo go nie widzisz. No. Ultra gra narracyjna. I tym oto sposobem przechodzimy do, do tematu gier VR. Wow, ale to wow. było płynne. U. Tak. Nice. E, Half Life Alex. Tak, jak dasz tu tutaj taga e, do tego filmu Half Life Alex. I, I zgaduję, że wtedy mniej więcej w poniedziałek czy wtorek będziesz to uploadować. To masz jak w banku plus jakieś 2000 wyświetleń, bo w Polsce chyba wszyscy mają to gdzieś troszeczkę, a wszyscy będą mega zafascynowani co się dzieje. Half-Life żeby... SCPX. <laughs> Jakby Imagine Half-Life Alex, tylko że zamiast Alex jest Alex z Madagaskaru. Half-Life <laughs> Asterix. Dobra, zobaczymy teraz z tematu. Jakby. Tak. Half-Life Alex, VR. jak słyszałem z tego, co taka ciekawa anegdotka, co ktoś mówił, bo w zwiastunie Half-Life Alex jest taki moment, w którym ten headcrab wskacze ci na głowę, a ty jesteś w tej wirtualnej rzeczywistości i wszyscy mówili, jak że gdyby przeżyli to w VR, to by się zdefekowali na miejscu. I jakby nawiązując do tego, o czym tutaj, co jest naszym głównym tak, tematem. Może, czyli... Przepraszam, ci przerwę. E, wizowie może są nie za, nie zagłębieni w temat, że Half-Life Alex. To w sumie duchowy, nie jakby przeciwieństwo tego, duchowy to? następca Half-Life'a dwójki, Half-Life'a tak. trójki, w zasadzie ludzie nazywają go Half-Life'em trójką tak. po tych parunastu latach. Tylko, że jest w wirtualnej rzeczywistości. Tak. Jest trzeci Half-Life, prawda? No. Dobra, udaj. To jest główne przekleństwo i zaleta, ale to, do czego chciałem nawiązać, to to, że VR pozwala na jakieś na ciekawe doświadczenie świata tego wirtualnego. I pozwala na ciekawe rzeczy. I tutaj wyobraźcie sobie właśnie o tym, o czym Pio mówił. Czyli jakaś gra w VR dotycząca SCP. Jakby nawet jak są takie, takie horror games, czy różne takie rzeczy. Nawet symulator IK w VR, te, w sensie te, tego SCP. No, to byłoby cudowne. Ja bym chciał tam, ja, ja bym się chciał pobać tę chwilę. To byłoby chciałbym, śmieszne. Chciałbym zgubić się w nieskończonej IK VR. Tak, tak, dokładnie. To jest, to jest dokładnie to. Śmieszniejsze jest, jakby ja wczoraj albo dzisiaj oglądałem. Nie, wczoraj, miałem to obejrzeć wczoraj, ale nagle północ minęła i takie oj oglądam to dzisiaj. E, film, w którym gość zrobił sobie... jeszcze nie zrobił. E, kupił taki set, który nakładał na ciało i czuł to, co się działo w grze w Jarczacie, jak go anime dziewczynki przytulały, <laughs> albo jak stał nad wodospadem w Skyrimie i czuł po prostu tą bryzę i trzęsienie jakby szum wody. Czuł no, szum To byłoby wody. ciekawe. Czuł szum wody. Nie, nie umiem się tego wysłowić. To jest niewysławialne. Nie umiem wypowiadać słów, przepraszam. <laughs> Ale ten headcrab, o którym mówiłeś. No. Wyobraź sobie takiego wielkiego kraba z kosmosu, który wskakuje ci na głowę w wirtualnej rzeczywistości no. i w momencie, w którym koliduje z twoją głową czujesz wibracje na twarzy. O How cool is that? How cool is to that? To jest przyszłość. Przyszłość. Kodzę, to jest droga przyszłość, bo headset VR taki... Póki co tak, póki Steam... co tak? ale to stanieje. To stanieje. Val... Znaczy Jakby są Newell... alternatywy, ale Valve Index, y... Steam Index to... 4,5 to... kafla. Cztery i pół kafla. Oh. Jakby sam Gabe Newell, e... ktoś komentował jeden z jego wywiadów ostatnich, bo nagle wszyscy deweloperzy w Valve się obudzili, po, po tych parunastu latach hibernacji i odkryli przed nami ten y, bardzo wysokobudżetowy i w ogóle skomplikowany projekt, jakim jest Half-Life Alyx i ktoś tam skomentował, że Gabe Newell żyje już w przyszłości, w której normalnie tak. mamy Matrix i w ogóle. On cały czas przede przodu. On tak. jest jak ten, jak Cave Johnson z Portala 2 i on właśnie teraz się interesuje mapowaniem mózgu w komputer. I wszyscy podejrzewają, że to dlatego, że jego stan zdrowia się pogarsza i on chce jak najszybciej U. aplaudować się w sieć. Ej, ale to by było śmieszne, gdyby on był naprawdę takim Ta. Cave'em Johnsonem po no, prostu... Się... O. Ale coś nie karabajna. wyjdzie i potem jego... Jakby właśnie, was... jego asystentka tak naprawdę, bo on w sumie nie dożył tego mapowania mózgu i jego asystentka no, tak. a, trafiła w komputer i potem zabiła ludzi. To. Ej. Ej, Co chciałem jeszcze dodać... Mm że jest gra SCP VR. To chciałeś dodać naprawdę. Nie, chciałem dodać to, że headcraby, jak wszyscy dobrze wiemy, head kiedy kontrolują yy, ludzki umysł, tak naprawdę kopulują z y, głową człowieka. Właśnie, o jeden. Więc No Więc trochę... jakby nie patrzeć. Chciałem powiedzieć prokreują, ale w głowie pojawiło mi się prokrastynują i stwierdziłem, że nie będę się wypowiadał, <grym> bo powiem prokrastynują. No, no więc teraz... Wyobraźcie sobie, mając ten właśnie headset, który zwiększałby wasze odczucie z gry, jakbyście się poczuli. O nie. Jakbyście się A, poczuli. Jakby się robi mokro na głowę. <grym> well, that was quick. Jakby generalnie młodszym widzom trzeba zaznaczyć, że Valve to jedna z najlepszych firm produkujących gry w historii, o ile je produkuje. Bo jak nie produkuje, to no nie. Ostatnio się przenieśli na Steam, a. jakby Steam równa się Valve. W sumie tak, zabawne no tak. nazwnictwo. Jakby Valve, Korba, Steam, Para. Korba? No, korba? tak. Nie Korba, zawór. Tylko no nie Korba, no ten, ten, tak. Zawór. Zain. Zawór, dokładnie, o. Korba to jakby jest. Portal jakby... 2, Portal Half-Life CS, Team Fortress. Jakby... Zrobi tyle gier, okay. które, które, które zmieniły świat. I teraz, teraz właśnie Half-Life Alex wychodzi w poniedziałek, i 23 marca. I, i, I teraz Half-Life tak. Alex zmieni świat. Mam nadzieję, zmieni właśnie. Rynek gier kompletnie. no Change my mind. Tak, tak jak mi Half-Life. Tak. Half-Life był grą roku, mimo że teraz wygląda jak kompletny starość, to wtedy to była ultra innowacja. No. Half-Life 2 tak samo, który dodał jakieś e, t, 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 fizykę w ogóle do, tak. do rozgrywki. To Half Life jest taką dobrą grą, że silnik, y, którego użyto w Half Life jest z 2004, a je, CS, CSGO cały czas na, tym, na nim chodzi. Gitara. No. Gitara. Gitara. Ale. Jakby. jakby co, no. no mów mów. No bo. Jak, jakie są gry teraz SCP? No eee... właśnie chciałem w, w, do tego tematu przejść, że takie... No. Grę CP, która któraś tam obsługiwała w VR. Jest, teraz jest ich coraz więcej. Niektóre są mniej dorobione, niektóre są bardziej dorobione. Tam najbardziej popularne to Containment Bridge, czyli ta, w którą najpieprzejmę na streamach i spełnuje lekarze plagi wszędzie. Jest też Secret Laboratory, który jest tak naprawdę Containment Bridge, tylko że multiplayer, co jest spoko, ale jeżeli masz jakąś grupkę przyjaciół albo jeżeli nie masz social anxiety i lubisz wbijać e, ludziom noże w plecy. I teraz wychodzą te. Znaczy, nie wiem, czy wychodzą, czy one są jakby w trakcie produkcji. Tam Kinro mówił, że Lockdown i Blackout. Blackout. Tak, Blackout to blackout jest, jest. Jest to właśnie tytuł gry na VR. E, wiem, że wyszło demo Blackouta na VR. E, co, co dalej z tym projektem? Nie jestem pewien. Natomiast. That's a shame. Tak, mm -hmm. Natomiast sam, sam Secret Laboratory. Jest e, nie tyle grą autonomiczną, co grą bardzo mocno bazowaną na modyfikacji do Gmoda. E, ona się nazywała Bridge. E, więc jakby nie patrzeć. Która z kolei? Tak, też jest bazowana na, na Content Bridge. bridge. Wszyst Wszystko się jakby wszystkie, wszystkie gry. Secret Laboratory to dzieło intertekstualne. Tak. Ono po prostu bierze dwie gierki i stwierdza dup. Hubert Moszka time. <grym> Jaki Hubert no. Moszka? No. Hubert Moszka to jest... On streamował, jak robił Secret Laboratory. Tak. I pamiętam te czasy. I pewnego razu, wczoraj na streamie o tym mówiłem, że ciekawa historia z Hubertem Moszką. Nie mieliśmy tam za dużo kontaktów, E, chyba chwilę popisaliśmy, ale pewne, pewnego razu do mnie napisał nagrywamy SCP-354. Tu masz audio. N nie miałem nic do powiedzenia. Jakby takie, <laughs> okej, okay, spoko, czemu nie? Róbmy to. Bo chciałem już wcześniej do niego napisać. Chyba nawet mu proponowałem, nie, nie, nie proponowałem mu chyba nawet. Po prostu mieliśmy taką przyrodną relację i tak wyskoczył z czymś takim i spoko, spoko weszło nawet. Jeden z takich bardziej kultowych skipów. Tak, yy, pamiętam, właśnie do dzisiaj yy, słyszałem 3-5-4 w wykonaniu Piofliego, i tam nagle słyszę: Czyżby to był Hubert Moszka? Mm. Sekretne lobotomium Huberta Moszka. Pro proszę, tak. proszę nie obrać gry, w której podkładałem głos kiedyś. On gisz. Kiedyś. Kiedyś on gisz w innym wymiarze, w innej linii czasu. Tak było. W tej właśnie linii czasu, proszę pana. Dwa lata o. temu. Okej, okay, okej, okay, dobra. No to jak już jesteśmy w tematach year i VR i samotności, tak jak w 3001 i creepypastowości, tak jak w SCP, Sycypy, to Slender the 8 kartek. Tak. Czy ktoś z Was kojarzy grę? Slender the 8 kartek, Kinder chciał o tym pogadać. Mhm. Jestem, jestem pewien, że jest wersja w VR, czy nie? Myślę, że tak. Na pew nie na pewno, ale jestem przekonany, że Slender the Arrival. Miało możliwość podłączenia gry do headsetu VR. Natomiast sam szczupły mm. człowiek, 8 y, kart. Szczupły mężczyzna, 8 tak. papierów. <grym> <grym> tak. Y, gra ta. Oczywiście bazowana na popularnej paście y, Gra powstała w 2012 roku. Y, przez... Nie, to, to Arrival powstało w którym. Arrival? Później chyba w 2014. Jesteś pewien? Ja to wygoogluję aż. Sprawdź Arrival, mi się... bo 8 Pages na pewno wyszło w 2012. Mm -hmm. Możliwe. Jakby, powiem Ci tak. W U... 2013. Dobra, masz rację w takim razie. To było mniej więcej w tym, w tym samym czasie. Eee, w ogóle, śmieszna rzecz, że Slender The Eight Pages nie jest, znaczy może jest taką jedną z najbardziej popularnych rzeczy, które rozpromowały postać Slendera, ale taką stricte rzeczą, która napędzała strach ludzi i sprawiała, że to jednak wow, to jest, to jest głębokie. Były serie na YouTube Marble Hornets, potem Tribe 12 i Everyman Hybrid, jeszcze pewnie parę innych. To są kanały, Serię ARG, czyli Alternate Reality Game, czyli taka seria. A to tak, jakbym ja udawał, że fundacja jest prawdziwa i że jestem wysłannikiem fundacji, tak w skrócie. Oni, to była taka zabawa, jak to po prostu przedstawienie serii filmów na kanale, które przedstawiały historię gościa borykającego się z Operatorem. Czyli postacią, która była bazowana na Slendermanie, bo ona nie jest stricte Slendermanem. Tak, jakby w Marble Hornets mamy właśnie tego operatora który nie ma tych szczegółów, które później nadawano mu w grach i w mitologii. Tak jak w tej drugiej serii, Tribe 12, on już tam ma Macki, on ma jakichś tam swoich pomocników i Kiwie, co jeszcze. I to, to o wiele bardziej ewoluowało. Ale Marble Hornets jest takim protoplastą tego, co dzisiaj znamy jako Slendermana. I Slender 8 kartek. Ja tak. nie odpaliłem się aż tak jednak. Nie skrzyczałem Was, że, że, że nazwaliście to. Od, samych, od, od tych samych ludzi to jest? W sensie? Slenderman jest od, od, od ludzi związanych to znaczy, z Marble Hornets? E, Slenderman pojawił się na forum Something Awful kiedyś. Jako tam chyba na, na praca konkursowa. Na, nie jestem pewien, czy praca konkursowa, ale na pewno na forum Something, Something Awful. I oni to po prostu bazowali na tym. Przedstawili na forum jako: ej, mój kolega Alex e, zostawił mi taśmę z, ze swojego filmu i coś go chyba śledziło. I ludzie są jak Slenderman. I to im się podobało. Wiedzieli, że to oczywiście jest fake, uwaga, fake. Oni kłamią tak. i tego typu rzeczy. To, to jest po prostu show. Oczywiście. Oczywiście, bo takie było założenie. Um, natomiast od nich jakby nie wychodzą stricte mity o Slendermanie, ale autorzy Marble Hornets przyczynili się do stworzenia fabuły do Slender The Arrival. Um, Tim Sutton, uh, Joseph Delage De i... Fuck. fuck to I Troy. Troy Warner, Wagner. Troy Wagner to jest gość, który stoi za tym wszystkim tak stricte i oni mają, mieli jeszcze osobny kanał, który się nazywał Tak. Chciałem powiedzieć Tak, ale to brzmi za bardzo jak Fuck. To jest skrót od Troy Has A Camera. I oni robili tam jakieś śmieszne rzeczy już przed tym jeszcze, jak powstało Marble Cornets, które powstało w 2010, 2009 chyba nawet. Nie jestem pewien teraz. Ale 10 lat temu przynajmniej. Przynajmniej dekadę temu. To jest naprawdę um, dzieło kultury z historia. Po prostu historia internetu i historia jednocześnie kultury takiej miejsko-legendowej, let's say. Już um, pójdę ja, spojrzeć, dużo kiedy Dużo powstało. Idź, idź, koniecznie. 86 odcinków. I oni naprawdę trzepali na tym hajs w pewnym momencie, bo skończyli tą serię. Ona ma trzy sezony. Na początku chcieli to skończyć na pierwszym, ale ogarnęli, że ej, ludzi, ludziom się to podoba, rozwijamy fabułę dalej. I rozwinęli ją w bardzo dobrym kierunku. Jakby widać, że ten pierwszy sezon jest taki trochę niedorobiony, trochę nie wiedzą, gdzie chcą, gdzie chcą z tym pójść. A w drugim i trzecim już ewidentnie mają zarysowaną fabułę, zarysowane wątki, powstacie i wiedzą, dokąd ma to dojść i jak ma się to skończyć. I kończy się fenomenalnie. Mimo, że zakończenie jest otwarte, to kończy się cudnie i, i można to kupić na, na płycie, można sobie kupić ich koszulki, merch i w ogóle, a potem, potem grupa się rozpadła parę lat później. Jest mi smutna z tego powodu. Mm, pierwszy Ale... filmik na ich kanale pojawił się 20 czerwca 2009. O, no to dobrze mówiłem, że do 2009. No. shopu, Szopu, co ty sądzisz o Sendermanu Jako o, o, o postaci. Jako I... o grze. Jako grze... Byłeś jako małym dziesięciolatkiem, który grał w Slendermanu? Czy... Nie, ale pamiętam, jak przeczytałem właśnie o tym i bardzo się od tamtego czasu bałem, że kiedyś prawdopodobnie mi się przyśni, bo, bo tak to bywa. A to tam znaczyło, że właśnie już, już po tobie, jak ci się przyśnił, coś takiego było. Ale póki co jeszcze mi się nigdy nie przyśnił. Jestem ciekaw, jak długo to się jeszcze utrzyma i od tamtego czasu, no niezbyt. No wiem, że to była jakaś słaba gra zrobiona w Unity, <laughs> jako Slenderman stricte, a nie wiem, z tym powstało potem coś, coś, coś dalej, jakieś aberracje jakieś hmm. różnego rodzaju. To jest, no tak, to jest lepszy przykład takiego czegoś na skraju legendy miejskiej, na skraju trochę może faktów, ale bardzo mało. Takiego ARG, oczywiście. Hmm. I to jest bardzo Slenderman fajne Slenderman to jest taki, taki half-life gier horrorowych robionych indie. Tak. In tak. I Outlast. Outlast powstał w którym? Teraz będzie kuklowanie, kiedy powstała mm -hmm. jaka gra. Oh, shit. W każdym razie Outlast to był takim dobrym horrorem, bo nie chcę jakby umniejszać jego, jego potęgi, którą wywarł na community ludzi, którzy lubią horrory. Outlast to do tego oh. wydania ma w 2013. O, no to później. Wow, no to dobra, to rzeczywiście Half-Life, znaczy, ten ten, ten... No Chudy tak. człowiek. Szczupy człowiek, tak. <laughs> no, słuchaj... Jak już wchodzisz do tego lasu ze Slendermanem, to już jesteś półżywy, więc to taki Half-Life jest. ha Half-Life. Z którego roku? Ha. Aha. Z którego roku jest Slenderman 2011? Eight Pages jest z 2012. O, no to, 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 to... Ale sama powstać powstała wcześniej. No, tak, tak, ten... że to. Ta film w 2018. O. Właśnie, film. O mój Boże, miałem o tym Uuu, po... dobrze, mm. że o tym mówisz. Czy ty, czy ty oglądałaś film Slender? Slen nie. To jest Slender to czy Slenderman? To. to jest Slenderman. Dobrze. Dobrze. Chyba. Nie jestem. 20, Boże święty, jakie to jest okropne. Warto ja trochę opinii i uznałam, że nie. Stwierdziłaś, że Sztyni z tą chłopatykiem? Skarpetą. Sztywny Patyk to właśnie. Dobrze, że przywołujesz tego Patyka, bo chciałem powiedzieć, że on zrobił piękną recenzję tego. Ale boy... Pod koniec zrobili ze Slendermana Spidermana, Tak no joke, on dostał nagle nie macek, ale takich pajęczych nóg i zaczął łazić za główną bohaterką po lesie w bardzo szybkim tempie, co było komiczne, było przekomiczne. Nie umiem tego w inny sposób nazwać. Uff. No, filmowy Slender to nie jest nasz Slenderman. To jest... Jakby cokolwiek filmowego, co było kiedyś w internecie, ra raczej nie przyjmuje się dobrze chyba że jest to fanatyk, Sądzę. znaczy nie żeby się przyjął fanatyk, chyba nie że przyjął się dobrze, bo jakby pewne środowiska wciąż były jakby opozycją wobec tego, bo to była skradziona pasta, podobnie jak Pastolektor lektor pasty. ale film był bardzo pasty swoje krad... pasty są do kradnięcia, nie tak? w oryginale nie, 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 nie były, N -n -n nie, jakby nie. kradnięcia od ludzi i oryginalnych autorów owszem, ale ale kradnięcie, pas... poszczególne, tak, no Chociaż no to akurat nie było dla zarobku, to było bardziej takie wynosicielstwo. No ale właśnie chciałem powiedzieć, że Endermany w Minecrafcie są wzorowane na Slendermanie. No tak, słuchaj shopu słuchaj shopu. Tak. o Slendermanie. Dowiedziałem się, kiedy wyszedł update dodający z Endermanów w O! Oh. <ślesy> oh. boy. Endermany, kocham. Tak, wtedy przyglądam jeszcze w, tam Minecraft Wiki. I tam się dowiedziałem, czym są Endermeny. Na czym bazują. I takie, o, czym jest ten cały Stenderman? I czytam. I wtedy ojeju. I wtedy chyba zacząłem... Tak, wtedy zacząłem czytać pasty O Jezus, teraz mi się przypomniało. Przez przez Minecrafta. Wszystko przez, przez, przez Minecrafta. Oj. Wszystko się zaczyna w Minecrafcie. Musimy jakby, to jest każdy, origin story nas, nas, nas wszystkich. Musimy to tylko odkryć powoli. Ale to prawda. Ale. No, Czyli że w SCP też mamy coś związanego z endermanami? Co? Oraz ze slendermanami. Ostatnio nagrywałeś ten filmik. Gostek, o... który stoi za powstaniem endermanów. Tak, jakby to. Ale to, jest, to jest, no, powstało rok temu, dwa lata temu. Jest po prostu. Chyba też mówiłem na podcaście ostatnim, że. Westrin z pomocą raportu, jest, z pomocą Minecraft'a przedstawił, że Bóg nie istnieje w Minecrafcie, w SCP, więc ja. Yeah. I on właśnie stoi za powstaniem Endermanów i Fundacja SCP skontaktowała się z Noczem i powiedziała: No, słuchaj, jest taki demon, który stworzył takie dziwne stworki w Twojej grze, i weź, zapisz to w patchu, że Ty to zrobiłeś. Fundacja okay. SCP skontaktowała się z Noczem. To brzmi bardzo tak było. podejrzanie. Jakby fundacja SCP stoi za tym, że Al Gore e, nie, nie został prezydentem, bo Algor tak naprawdę jest kosmitą, a George Bush tak naprawdę nie żyje. Więc. Bright na prezydenta. To jest, to jest, tak, doktor Bright jest tak naprawdę George'em Bushem. I to jest autentycznie bardzo dobrze oceniany, bardzo dobrze plusowany i szanowany raport na SCP-Wiki. Tak samo jest, jest dużo tego typu rzeczy i one są komiczne momentami. Tak, tak. Yeah. Tak, ale jednak była demonetyzacja filmu Pioflego dlatego, że w tytule było słowo gore. Tak, prezydent, tak. wiceprezydent Al Gore. I YouTube jest jak ojoj, wyczuwam flaki i morderstwa. Oczywiście. Znaczy w sumie w sumie tam było coś o zaklejaniu odbytów krów tak. torbami więc. Frupami? Znaczy to było kotkami? takie trochę. Nie wiem, było na pewno. Nie, zakładali chyba torby e, na, na odbyty krów. Przynajmniej tak ten Kosmita chciał. Mmm, tasty. Okay, to no ale okay. na szczęście musiał. Dobra, w tym momencie bardzo podoba mi się to, że to jest takie Piofli. Nagrywa o naprawdę drastycznych SCP. Często są, pojawiają się tam różne przeróżne opisy. Również Piofli. Nagrywa filmik o tym, jak Bright zostaje prezydentem. YouTube. O, no, no, no. Tak. Ale to jest w sumie. Ja byłem pewien, że na przykład tak jak jest SCP-4666, ten co. Ten Human, co pojawia się w Wigilię no. i morduje dzieci bardzo brutalnie. I to jest najbardziej brutalny film. To tam są najbardziej brutalne opisy na całym moim kanale i wydaje mi się, że na SCP-wiki też. Jakby tam jest wszystko powiedziane wprost. I byłem pewien, że to będzie zdemonetyzowane. Nie, zielony znaczek. Masz pieniądze? Tak. Hmm. Niech, niech ludzie wiedzą o tym. I naprawdę mi się to podobało, że ludzie krzyczeli na mnie: OK, dzisiaj nie śpię. I taka sama sytuacja była przy SCP-1875, przy antycznym komputerze szachowym, w którym był jumpscare. Ludzie mnie nienawidzą za ten film po dzisiaj. Aha. Więc. Też miałem jumpskera w jednym swoim filmie, w którym, w którym nikt się tego nie spodziewał, bo. Kraina Grzybów w jednym swoim odcinku wtedy zrobiła jumpscara na końcu. Ja też w odcinku, w którym mówiłem o tym odcinku, zrobiłem jumpscara na końcu. I ludzie specjalnie dawały mi dawali mi dislajki. Może każdy no, się spodziewał. Dziesięć... Dodatkowe 10 sekund filmu było na końcu czarnym tłem, tylko na końcu, żeby ostatnie, ostatnia sekunda była tym jumpscare'em. I ludzie to oglądali jak głupi i po prostu dawali dislike za to, że się przestraszyli tego. Już... No i właśnie tak to to działa. Nie? Super. Jakby... Ja jeszcze nie chcę Utałem. nic mówić, ale ostatnio robiłeś streama i ktoś się Ciebie pytał na czacie, czy w Twoim następnym filmie będzie jumpscare, nie? I tu mówiłeś, że nie, nie. Po czym w tym samym filmie był właśnie ten jumpscare. Ale który? Wstawiłeś. O 10 grach? No. To nie był jumpscare, to było po prostu pokazanie, że ten wiem, obrazek jest. Gdyby to był wiem. jumpscare, to by jeszcze krzyczał. nie, tam Ale, nie. Ale i tak ludzie pojawiło, mówili, okay. że ojoj. Ojoj. Ludzie mają PTSD. Jakby tak. oni pisali w komentarzach, ja wiem, co jest na pierwszym miejscu, nie oglądam do końca. I to było trochę okej, okay, sad, ale, ale no. cieszę się, że ludzie pamiętają trauma. Do końca życia. A, znaczy, jakby ja akurat dobra. miałam to szczęście, że puściłam. To był jeden z raportów, który puściłam sobie robiąc coś w pokoju, nie? I położyłam po prostu telefon podgłoszony i sobie tego słuchałam, coś robiąc, nie patrząc na ekran. Więc. Dopiero później Juh. ogarnęłam, że coś tam było. <laughs> Dlatego właśnie robimy podcasty. Podcastów można słuchać w tle i można mieć dwie bibi na nie, ale filmy trzeba słuchać no i po co oglądać. Ja robię te grafiki od kilku tygodni. Bo... Good question. <laughs> nie, jakby. Zostawimy to tak na kiedy indziej. Grafika jest important bardzo. No, na pierwsze, wiesz, pierwsze wrażenie, ocenianie książki po okładce i tego typu rzeczy. Ale jak już jesteśmy przy Scarach i przy Slendermanach, przy folklorze, przy jakichś takich urban legendowych rzeczach, to ostatnio znalazłem bardzo fajną grę, która bazuje na folklorze trochę japońskim. Trochę tam wrzuca elementów, w sumie to bardzo dużo elementów z mitologii Lovecrafta. Gra się nazywa World of Horror. Dzisiaj odpalę strumyk, żeby w nią pograć. I bardzo długo mi zajęło ogarnięcie jej. Jednobitowa gra RPG, która dzieje się właśnie, jej akcja dzieje się w Japonii. I mamy tam bardzo dużo grafiki w stylu Junji Ito. To jest gość, który robi mangi, jest ilustratorem i pisze fabuły do nich, pisze historię. Jego arty, jego, jakby cały styl jest taki groteskowy i wyobraźcie sobie po prostu trudno mi to teraz wypowiedzieć ale te wszystkie demony z japońskich legend czy to właśnie takie urban legendy o babce która rozcina sobie twarz żeby być piękna i pytać cię czy jestem piękna jeżeli odpowiesz nie to cię zaźga nożem czy tam nożyczkami I'm not sure. to on to właśnie przerzuca na grafikę mangową a nasz polski developer gier, który jest przy okazji dentystą, jakby nie wiem czemu, ale to podkreślam za każdym razem stworzył grę, która bazuje zarówno na kosmicznym horrorze Lovecrafta i tym, że ludzie odchodzą od zmysłów i na tej groteskowej grafice i to się łączy tak pięknie, a czy ktokolwiek z was jakby jest into Junji Ito albo Lovecraft albo chociaż kojarzycie mniej więcej no oczywiście, że kojarzymy Lovecrafta, to jestem pewny tego, że każdy tutaj kojarzy H.P. Lovecrafta e, oraz jego gota z przeszłości, którego imienia nie powinno się wypowiadać. Natomiast e, yeah. osobiście nie kojarzę. The N-word man. Tak. To był rasistok. Nie, to były takie specyficzne czasy. No, tam każdy był rasistą wtedy. Tak. Pamiętam, że o Boże. Przerwę ci w tym momencie, przepraszam, jakby muszę, muszę się wygarać na ten temat. W Zewie chyba w tym jego najbardziej popularnym opowiadaniu, dziadek głównego bohatera zginął w tajemniczych okolicznościach potrącony przez Murzyna. On upadł i umarł po prostu. Jakby to jest jedyna, jedyny indykator tego, że cokolwiek ee, cokolwiek się wydarzyło, że został potrącony przez czarnoskórego. I tyle. Jakby ja się gapiłem na to zdanie przez parę minut, i miałem takie, okej, okay, cool. Thank you, Lovecraft, very cool. Więc to widać w jego opowiadaniach, widać bardzo. No Ale tak jak mówisz, specyficzne czasy. Owszem, dokładnie. E, natomiast jeśli mowa o dwóch pozostałych autorach, nie, nie jestem znamiona z ich z jej twórczością. E, Mizu Shop? Coś tam po Japonia. O nie, musimy sprosić jakiegoś znawcę sztuki japońskiej albo folkro, folkro, folkloru, żeby mnie pouczył i żeby podyskutował ze mną na te tematy. Uh, uh. Ale ja się jaram tą grą. Jakby RPG, w którym masz e, statystykę e, tego, tego. E, odejście od zmysłów, świadomości, jakby reason. Jak to przetłumaczyć? Sanity. Wiesz, o co chodzi. Kinro, kinro, kinro. Odchodzę teraz od zmysłów, proszę. Proszę, daj mi tłumaczenie tego słowa. No, wiecie, o co chodzi. Po prostu trzeba pilnować, żeby nie odejść od zmysłów. Jeżeli w jakiejkolwiek grze, w jakimkolwiek opowiadaniu, albo filmie jest, jest ten motyw, to ja to kupuję od razu. I like it. I gra jest w sumie też bardzo losowa. To znaczy polega na tym, że masz do rozwiązania jakieś pięć zagadek i eksplorujesz całe miasto, e, walcząc przy tym z demonami albo dziewczynkami z nożyczkami. Jest tego odgroma, jest tego odgroma. Wczoraj właśnie wyszedł, wyszedł patch do tej gry, który pozwala ludziom na modowanie i dodawanie własnych scenariuszy, więc to jest też cudo, to jest też cudo. So yeah, bruh. Nikt nie chce się wypowiedzieć na ten temat, bo nikt nie wie o co chodzi, ale, ale wypowiedziałem się, wypowiedziałem się co mogłem. So, jakby ja w tym momencie sobie przypominam, e, jeśli chodzi o takie ciekawe formaty. E, Przypomina mi się jedna książka, która była... To jest kompletnie inny temat, nie wiem, czy teraz o tym wspominać. Nie no, mówię, e... jak ci coś przypomniało, to dajesz. Znaczy to kompletnie nie jest związane z e, tematem, ale taka zabawa formatem, nie? E, była jedna książka, nie pamiętam w tym momencie tytułu, gdzie głównemu bohaterowi zdarzały się jakieś takie strasznie dziwne rzeczy, nie? Nie wiem, a to coś pianino spadło, a to coś... Same dziwne rzeczy mu się zdarzały. I on w pewnym momencie stwierdził, że coś tu jest nie tak. Że normalnemu człowiekowi coś takiego by się nie zdarzało. I w pewnym momencie dochodzi do tego, że jest bohaterem książki. I w pewnym momencie jego żona choruje na raka. I ten bohater. Zaczyna prosić czytelnika już tak bezpośrednio, żeby zostawił tę książkę, żeby nie czytał następnej strony, bo wtedy jego żona umrze, nie? Badasz, Taloran prosi czytelnika, żeby przestał czytać ten raport, bo jego żona za chwilę <grym> umrze. I pioflik, wiesz, to trzeba nagrać. 399. <grym> tak, ale Ralo jeszcze nie skończył, nie skończył tłumaczenia. No, ale Miziu, Miziu, opowiadaj dalej, co się tam dzieje. No, i przewracasz stronę, i następna strona się zaczyna od tego, że jego żona zmarła. I to jest. To jest mocne, jakby moje. W sensie, że faktycznie czytelnik decyduje o tym, czy coś się stanie, czy coś się nie stanie. Ale w sumie decyduje, jakby podejmując tą jedną decyzję, okej, okay, przeczytam następne mhm. słowo. Bro. Jakby nie mam pojęcia, jak to, jak to nawiązuje do tamtego wcześniejszego, nie ale, to, ale. Nie, ale, to w okay. żaden sposób nie tak. nawiązuje, po prostu. <laughs> O tym, o tym mówiłam, że to kompletnie nie nawiązuje, ale zabawa formą, Róbna że... Drobna dygresja. E, to, jest, to jest dobry przykład. No, coś takiego niestandardowego. Tak, jak to, jak to mówią w, w fundacji, e, jest to format skru, dobrze myślę? Mhm, tak, jest to zabawa tak. po prostu, zabawa Dokładnie. z formatem, właśnie w takim właśnie łamaniu czwartej ściany i coś ten tym deseń. E, pamiętasz może, jak się nazywała ta książka? Książka Meta jak się nazywała ta książka? Nie pamiętam. Później sobie przypomnę, to napiszę wam. Kurczę, dobrze. Edukujemy naszych widzów, słuchaczy o czytaniu dobrych książek i o graniu w dobre gry, żeby nie było, że promujemy tylko morderstwa, tak. chudych mężczyzn i inne tego typu tak, rzeczy. Tak, pamiętaj, pamiętajcie, Su, yeah. czytajcie książki, szczególnie teraz, w okresie kwarantanny. Yeah! Dobra. Powoli będziemy zawijać ten temat, jakby zostało nam równo 5 minut i 4 minuty i. 4... Okej, okay, dobra, teraz trochę więcej. Ten pieniśnik idzie w góry, o nie, o oh fuck. przepraszam, 5, 5 lat, 11 5... miesięcy, 21 dni. 5 lat, 21 dni. W ogóle wszyscy mówią, wszyscy mówią, że to jest Bro. 5 lat, a przecież przy, przybliżeniu to jest 6. Dobrze. No w Co? sensie, że, 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 że dr do, Scramton utknął na 5 lat. Nie, on ma 5 lat 11 miesięcy, mm -hmm. czyli z przybliżeniu na 6 lat. No prawie, 21 tak. dni. W sumie I tak naprawdę do pełnego pełnych 6 Z lat 10 brakuje dni. 10 dni. No. W sumie nie wiemy też, jak czas tam płynie. Eee, Więc... Myślę, że nie wiem, myślę, że tak samo. Bo... No, no. Jeżeli, a może dla niego to jest, wiesz, dwa razy dłużej. Na przykład. No, jakby nie patrzeć, no to na, są jeszcze jakby większe. Jakby nie tortury. patrzeć, red na bieżąco go informował. Red na bieżąco go informował o czasie, plus e, później jest informacja o tym, kiedy on znika i kiedy się pojawia z powrotem w tym naszym świecie. Mhm. Dobra, okej, okay, dobra, nie było pytania. Ale tym <laughs> to sposobem doszliśmy do końca naszego podcastu, jakby robiąc jedno wielkie kółko e, tematów, więc wow, brawo, my jesteśmy, jesteśmy genialni. Tak, więc myślę, że... Wczoraj pisząc o symbolice katedry gotyckich nauczyłam się, że koło jest symbolem między innymi harmonii boskiej, bo nie ma ani początku, ani końca. I, i, no. I tak samo uroboros. Święta Trójca. Czwórca. Uh -huh. Oh tak. yeah. That's us. Red, Pani Doktor tak, więc... i Robert. I shop. I shop. <laughs> Międzywymiarowy shop. No dobrze. To jest skip fuel. A myślicie, że możemy kończyć? Myślimy, że. Ja myślę, że możemy, jakby kto nam zabrał. No dobrze, więc. Y, ja? Tak, tak? więc. Nie, niech mi. Niech mi. Po kolei możemy się żegnać. Kenrod, teraz okay, ty się żegnasz. Y... Kobiety o. zostawimy na koniec. Ona była na początku, teraz zaczynamy od końca, czyli w sumie teoretycznie szop powinien, ale dobra, ki, ki, Ok, Lecisz. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia następnym razem. już. Dziękuję bardzo za odsłuchanie w imieniu wszystkich i wszyscy jeszcze podziękują zaraz do końca. No, dziękuję bardzo. Kia, yeah. mizu. Narało się! I, i jeszcze Chciałbyś ja. I nam. tak. I razem tworzymy ten cudowny podcast. I wszystkim słuchaczom życzymy miłego wieczorka, dzionka albo nocy. Do usłyszenia kiedyś.